Dzień dobry, nazywam się Julia Zalewska i jestem uczennicą trzeciej klasy na kierunku technik reklamy w Zespole Szkół nr 3 imienia Władysława Grabskiego w Kutnie. Dzisiaj mogę rozmawiać z panem dyrektorem Wojciechem Banasiakiem. I panie dyrektorze, chciałabym, aby przedstawił pan uczniom, naszym widzom, ofertę edukacyjną naszej szkoły na ten rok. Szanowni ośmioklasiści, szanowni państwo rodzice uczniów, kandydatów do szkół średnich, jeżeli państwo pozwolicie, technikum to bardzo dobry pomysł na wybór szkoły średniej, wybór dalszego kształcenia. Technikum daje bardzo duże możliwości. Po pierwsze, absolwent technikum uzyskuje dyplom technika w poszczególnych kwalifikacjach, a ponadto przygotowując się przez 5 lat zdaje maturę i ma możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. A mógłby pan przybliżyć ofertę naszej szkoły? Tak, oczywiście. Jeżeli państwo pozwolicie, technikum nr 3 imienia Władysława Grabskiego w Kutnie to szkoła, w której warto się uczyć, kształci w bardzo atrakcyjnych zawodach. Ekonomisty, handlowca, informatyka, programisty, logistyka czy też reklamy. Rozmawiamy teraz z uczennicą kierunku ekonomisty. Jestem Julka. Bardzo mi miło. Powiedz mi, Julka, jakich przedmiotów uczysz się na swoim kierunku? Na kierunku tym uczymy się przedmiotów związanych ze statystyką, ekonomią, z zarządzaniem przedsiębiorstwami, z rachunkowością, bankowością oraz prawem. Brzmi to przerażająco, ale uczymy się wszystkiego od podstaw na lekcji. Okej, a jeżeli miałabyś podsumować swoje dotychczasowe doświadczenia w Grabskim na swoim kierunku, to w jakich trzech słowach byś je określiła? Pracowitość, systematyczność i zorganizowanie. Bardzo dobrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Przybliżymy Wam teraz kierunek technik handlowiec, o którym bardziej szczegółowo opowie nam Amelka. Amelka, powiedz mi proszę, jakich przedmiotów zawodowych uczysz się na kierunku technik handlowiec? Na kierunku technik handlowiec uczymy się przedmiotów związanych z ekonomią. Uczymy się ekonomiki handlu, uczymy się pracowni sprzedaży, obsługi klienta oraz pracowni sprzedaży. Co by chciała przekazać obecnym kandydatom do szkół średnich, do naszego kochanego Grabskiego, jako już dosyć doświadczona uczennica? Zapraszamy do Grabskiego. Każdy na pewno znajdzie tutaj dla siebie odpowiedni kierunek. W takim razie kończąc już, chciałabym, abyś podsumowała mi swoje doświadczenia związane ze szkołą i kierunkiem w trzech słowach. Na pewno odwaga. Ambicje i komunikatywność. Super, bardzo dobrze Ci poszło. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Moim gościem jest... Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Was wszyscy drodzy widzowie. Jestem Gerard Podlewski i uczę się na kierunku technik informatyk. W takim razie Gerardzie, powiedz mi, jakich przedmiotów uczysz się na kierunku technik informatyk? Przez te wszystkie lata mojej edukacji uczyłem się i uczę się począwszy od prostego składania komputerów, dotykania hardware'u, uczę się składania komputerów, uczę się ich budowy, uczę się ich struktury oraz jak je serwisować. Następnie przeszliśmy do zarządzania bazami danych oraz tworzenia ich struktur, przy czym wszystkim zostało to wszystko okraszone wszelaką wiedzą o sieciach komputerowych oraz wiedzy o programowaniu. Dlaczego warto przyjść na kierunek technik informatyk? Niewątpliwie ten kierunek to jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków, jakie są obecnie na świecie. Ta cała cyfryzacja, która postępuje na świecie, świat zmierza właśnie w stronę cyfrową, dlatego właśnie myślę, że ten kierunek umożliwi, otworzy nam drzwi do świetlanej przyszłości. Okej, w takim razie jeszcze, co byś chciał przekazać obecnym ósmoklasistom, którzy wybierają się na Twój kierunek? Drogi uczniu ósmej klasy, już niedługo absolwencie, jeśli czujesz choć trochę w sobie pasji do informatyki, jeśli czujesz, że chcesz zmienić świat, ten cyfrowy świat, który już niedługo poznamy, to przyjdź do Grabskiego, oferujemy Ci wspaniały sprzęt, na który możesz pogłębiać swoją wiedzę informatyczną oraz swoje pasje, możesz tu rozwinąć swoje zainteresowania oraz poznać ludzi, którzy będą czuli dokładnie to samo, co Ty. I bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Rozmawiam teraz z uczniem, który kształci się na kierunku technik programista i jest to...
Krzysztof Grzelak. Okej, Krzysztofie, uczysz się na kierunku technik programista i ten zawód jest, z tego co wiem, wpisany na listy zawodów deficytowych. I czy mógłbyś mi przybliżyć, o co w tym chodzi? Tak, programistów aktualnie brakuje na rynku pracy, jest ich bardzo mało, o specjalistę ciężko, więc kształcę się w tym kierunku. W takim razie, Krzysztofie, dlaczego ty wybrałeś ten kierunek? Ponieważ lubię stworzyć strony internetowe, zawsze interesowała mnie praca przy komputerze, lubiłem drążyć temat, tworzyć aplikacje, dlatego. O, super. A co byś mógł powiedzieć, doradzić obecnym ósmoklasistom, którzy, tak jak ty, planują zacząć się kształcić w naszej szkole na kierunku programisty? To jeżeli interesują się komputerami, lubią pracować przy komputerze, tworzyć strony, to zapraszam do Grabskiego. Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz przybliżę wam kierunek technik logistyk i moim rozmówcą jest... Bukowicz Borciuk. Super. Powiedz mi proszę, Bartku, jakich przedmiotów uczysz się na swoim kierunku? Na swoim kierunku uczę się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych związanych z logistyką, na których zdobywam wiedzę o magazynowaniu, transporcie, spedycji oraz dokumentacji w logistyce. Super. W takim razie jeszcze tak na koniec małe wyzwanie dla ciebie. Proszę cię, abyś opisał mi swoje doświadczenia dotychczasowe w szkole lub swój kierunek tylko w trzech słowach. Jest na pewno wiedza, ciekawość oraz przyszłość. Super, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Rozmawiam teraz z moją koleżanką z klasy, Pauliną Bartniak. Razem uczymy się na kierunku technik reklamy, więc Paulina, jakich przedmiotów uczymy się na tym kierunku? Jestem w trzeciej klasie i aktualnie mam przedmioty praktyczne, takie jak grafika komputerowa lub fotografia w reklamie, ale też teoretyczne, jak przekaz albo podstawy reklamy. Uczymy się w klasach komputerowych zazwyczaj i mamy dostęp do programów do obróbki zdjęć lub do tworzenia własnych grafik i jest to moim zdaniem naprawdę fajna opcja. Okej, jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, to chciałabym podkreślić, że nasza szkoła, czyli przysłowiowy Grabski, umożliwia uczniom sprawdzenia się na przeróżnych płaszczyznach i idealnym tego przykładem jest to chociażby ja. I gdyby ktoś tydzień temu powiedział mi, że dzisiaj będę siedziała tutaj na tej kanapie w obstawie profesjonalnego sprzętu i kadry i po prostu będę miała okazję sprawdzić się w roli dziennikarki, no to nie uwierzyłabym, ale jednak. Panie dyrektorze, a co by chciał pan przekazać, polecić obecnym ósmoklasistom? Nie już jako dyrektor, ale jako osoba dojrzała z ogromnym doświadczeniem życiowym. Ja chciałbym przekazać ci informację, że technikum w mojej ocenie jest najlepszym wyborem i w tym czasie, kiedy podejmują decyzje, te najważniejsze decyzje, zachęcam ośmioklasistów, żeby szczególnie przyjrzeli się ofercie technikum. Technikum daje, tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo duże możliwości, zarówno te możliwości zawodowe, ale również wiele tutaj się dzieje w realizacji takich pasji uczniowskich. U nas w technikum uczniowie mogą te pasje realizować, pasje ogólne, sportowe, ale również i zawodowe. Tutaj w technikum rozpoczynają taką pierwszą swoją przygodę z zawodem i to później procentuje zarówno w przyszłej pracy, jak i na uczelni, jeżeli podejmą studia wyższe. Zresztą na każdym kierunku myślę, że to będzie procentowało. Bardzo panu dziękuję za możliwość przeprowadzenia krótkiego wywiadu. I to była przyjemność móc z panem porozmawiać. Bardzo dziękuję. Również dla mnie była przyjemność się z wami spotkać.